Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym daily. Słuchaj tego. Dzisiaj mi się nie śpieszy. Dziś odcinek może być tak długi, jak tylko chcę. Ale wiem, że jak ja się już nie śpieszę, to znaczy, że będzie normalny, krótki odcinek, bo przecież to jest niesamowite. Pierwsze pięterko, Boil Baby. Nie przepadam rzeczywiście, ale może być. Część planów Coin Joint bardzo dużo bije po prostu tego efektu graficznego z Boiled Baby, bardzo nie lubię. Ale no mówię, dobicia jest spoko, część planów Coin Joint spoko. Sacrifice Room na pierwszym piętrze jest bardzo spoko, ale nie na tą postać. A książkę to szczerze to bym podniósł tylko i wyłącznie po to, żeby mieć część planów Bookworma. I byłbym z tego bardzo, bardzo zadowolony. Moglibyśmy mieć przemianę w Bookworma, moglibyśmy mieć na dodatek przemianę w Coin Joint, to bym miał czterokrotne czasami pociski przy takich samych statystykach, prawie że, no bo Coin Joint troszkę te statystyki zmniejsza. Boże, nadal powiem, że nagrywam teraz, mrugam jak nie wiem co. Dużo osób pisało, że mam niby źle dobrane soczewki i tak dalej. No nie wydaje mi się, już naprawdę dużo różnych soczewek testowałem. Ja po prostu jestem nieprzyzwyczajony do nich, jak całe życie się w okularach chodzi. Teraz dopiero je zakładałem i teraz jest najgorzej. Tak pod koniec dnia już się w miarę do tych soczewek rzeczywiście przyzwyczajam. Już tak nie mrugam, już tak mi się nie rozmywa wszystko. I jest nawet spoko. Ale mówię, teraz nie wiem czy niektórzy z was oglądają Asmongold. On jest youtuberem, streamerem, który jak dla mnie właśnie ma straszne tiki takie na mruganie. I ja wyglądam dokładnie teraz jak on, jak nie wiem jak ja streama będę robił w niedzielę, będę mrugał non stop w tych soczewkach, bo do niedzieli jeszcze na pewno nie będę miał tych okularów. Dobra, Biblia, tak jak mówiłem, dwie części przemiany w Bookworma, a my lecimy sobie wprost na walkę z bossem. Ja bym chciał dostać HP upa, bo powiem wam, że na tej postaci to ja się trochę cykam. To ja się naprawdę trochę cykam. Albo dostanę HP upa dosyć szybko, albo jakiegoś Soulhearta, albo naprawdę przypał będzie. Jest jeszcze, nie pomyślałem o tym w ogóle, że przecież był pan Remig już do wysadzenia w Treasure Roomie. Ja nie wiem czy nie było czasem jakiejś bomby do kupienia w sklepie, nawet jeśli była, no to teraz to już za późno i nic z tym nie zrobię. Dobra, zobaczymy co tu dostaniemy. Bardzo fajny item, Grow Hormone, Speed Up, Damage Up. Czyli no 7 punktów obrażeń bez Book of Belial na pierwszym piętrze to jest tylko Judas, tak może. No nie no, bo nawet jeżeli będzie na przecenie bomba za trójkę, to co najwyżej mogę znaleźć jednego coina w Sacrifice Roomie leżącego na podłodze po prostu. Albo z ogniska jakiegoś do dostania. No tu jest czerwone serducho. Kurde no, ale bym wysadził ten tetroka. No jest bomba, ale niestety nie do kupienia. No nie wiem, mogłem rzeczywiście zamiast tej części przemiany w Bookworma kupić sobie po prostu bombę, wysadzić Remigiusza, mielibyśmy dodatkowego Soulhearta, byłoby elegancko, no ale trudno się mówi, lecimy na kolejne piętro. Ja już idę na piętro alternatywne, zobaczymy co tam ciekawego się trafi. Ale no boję się tego Judasa, że to jest rzeczywiście postać, którą... Dobra, idziemy wysadzić Remigiusza, a tu mógłbym teoretycznie wysadzać tą skrzynkę kamienną, bo jest spora szansa, że z niej również bomba mi się zwróci, ale z drugiej strony z kamienia z X-em również bomba może się zwrócić, więc zobaczymy co tam będzie. Tutaj zdecydowanie bardziej wolałbym rzeczywiście tego Soulhearta i mieć możliwość przeżycia. No, Soulhearta nie ma, ale też jest dobrze. Small Rock trafiony. No dobra, lecimy na kolejne piętro. Wydaje mi się, że powinno być całkiem spoko. No brakuje mi tego Soulhearta, powiem wam, że brakuje mi tego Soulhearta. Naprawdę się trochę cykam. I ostatnio tak się zacząłem zastanawiać, żebym chyba ten mod na pana Remigiusza już chyba wyłączył, bo ja tak nigdy nie gadałem z panem Remigiuszem, on mnie nawet nie zna, tak głupio trochę używać jego twarzy, jeszcze Miszora, to stwierdziłem, że niedługo jakoś ten mod zniknie, więc póki jest, to się cieszcie, ale tak mówię, co ja o tym sądzę i mi tak po prostu ostatnio głupio się zrobiło, jak o tym myślałem, że tego moda używam. No i tyle. Lecimy sobie dalej. Na czempionów muszę na tym piętrze uważać strasznie, no bo ja mam 1 HP, więc padam na strzała od czempiona. Byłby tutaj niemały kłopot. Czy jestem w stanie się tutaj dostać za pomocą... Nie, chyba nie. A jestem za pomocą jednej bomby się w stanie dostać. Co ty gadasz? Super. Ognisko. Chyba nie za bardzo. 10% szans mamy tylko na otrzymanie
Solharta z ogniska, więc ja sobie dam spokój. Tutaj złota kubka, super, może jakiś Swallowed Penny. Albo po prostu coiny, też bardzo dobra sprawa. Tego coina wolę nie dotykać, naprawdę, bo tu jeszcze wejdę w to ognisko i będę miał zmniejszoną szansę na Devil Room, a mówię, ten pierwszy Devil Room trzeba ominąć, żebyśmy mieli potem Angel Roomik. Pójdę w pierwszej kolejności do Treasure Room, mimo że sklep jest naprawdę spoko z taką ilością pieniędzy, jaką mamy. No, bo może do sklepu pójdę. No to teraz pójdę już na pewno do sklepu. Pójdźmy do sklepu, może będzie solharcik, jak nie, może jakiś item fajny. O. Ten jest bezpieczniejszy, nie? To zdecydowanie, ale... ale ten jest śmieszniejszy. To jest droga do walki z bossem, na górze będzie treasure room. No już to widziałem po tym piętrze po prostu. W tych soczewkach widzę jeszcze lepiej to piętro. Dobra, lecimy szukać treasure roomu, trzy itemy, z czego jeden ukryty tam będzie, więc no całkiem spora szansa, że coś ciekawego tam się uda nam dostać. Kolejny kluczyk, bardzo fajnie. Lecimy, co w treasure roomie? Bo oczywiście, że Cricket's Body, Serpent's Kiss też byłby świetny, ale z tych dwóch itemów nie wiem, który item byłby lepszy, szczerze mówiąc. Cricket's Body to jest Tear Delay, jeżeli się nie mylę. Range Down, co trochę boli, ale pociski się rozpadzają na boki, więc jeszcze mamy zwiększoną ilość pocisków i obrażeń zadawanych. Wiecie co? Szansa jest, że tu jest naprawdę dużo coinów. Tu może wyleci nawet z 12 coinów, ale nie wyleciało. 9 coinów dostaliśmy. Mógłbym użyć bomby i szukać secret roomu jeszcze, którego tutaj być nie może. No to najprawdopodobniej jest tutaj. Tu coin gdzieś leży? A przy ognisku, dobra, nie widziałem tego. Jest solharcik, ale świetnie, dobra, no to już troszkę bezpieczniej się czuję. Co piętro, lecimy na walkę z bossem. No tutaj oczywiście olewamy Devil Room, lecimy na Angel Roomy. Bombę jeszcze potrzebuję na Angel Room i bombę potrzebuję jeszcze na przejście na Minesy, czyli super. Ty, ale tutaj mogą mi wylecieć dwa coin, a może nawet więcej? No i jeszcze dwa coiny? W ogniskach są te coiny, nie? Kurde, no tutaj nie mam jak się dostać. O, ale dobrze, co jest grane? Dobra, to mi się podoba. Nagrywa się to? Nagrywa bardzo dobrze. A wam, kochani widzowie, w 8 minucie nagrania. Przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A ja już widzę, że mam głośny mikrofon ustawiony, więc zdajcie mi chwilę ze dwu. No i jestem, sorki za krótkie cięcie. Grałem wczoraj w CS-a z widzami po prostu i na CS-ie mam ustawiony trochę mikrofon głośniej. I zawsze muszę na to zwracać uwagę, że po graniu w CS-a muszę zmienić ustawienia mikrofonu, bo CS zmienia ustawienia mikrofonu oczywiście w systemie, a nie w grze. No to jest przedziwne. I mimo że zmieniałem te ustawienia już na niby dobre, to nadal nie są dobre. I trochę mnie to irytuje, nie powiem, że nie. Jezu, jakie hity tu robię, że ten bosik tak szybko pada, to jest niesamowite. Ale nie no, 11 punktów obrażeń, piercy 3,5 i jeszcze pociski rozpadające się na boki. I jeszcze dostaliśmy range upa, więc super, bo range to w tym momencie była najsłabsza nasza statystyka. Całe piętro za nami, lecimy sobie na kolejne. Ja mam teraz jeszcze blanket, więc no nie boję się jakoś specjalnie zamieniać w losta na tym piętrze. Idąc na walkę z bossem, będę miał aż 2 Holy Mantle. Tak to działa, to się stakuje z blanketa Holy Mantle, z tym Holy Mantle zwykłym z losta. No więc naprawdę będę musiał się postarać, żeby umrzeć, nie? Mam nadzieję, że się nie uda. Kurde, w ogóle wczoraj jaki fajny dzionek, oprócz grania w CS-a. Wcześniej sobie zrobiliśmy seans. Jakiś czas temu wam mówiłem, że oglądałem z chłopakami... z chłopakami, z widzami, przecież tam też dziewczyny siedziały z nami. Oglądałem z widzami poranek Kojota. A oglądaliśmy teraz właśnie stąd to z chłopakami, bo oglądaliśmy Chłopaki nie płaczą. 15 osób na czacie, kamerki włączone, kurde. No naprawdę, marzenia się spełniają, marzenia się spełniają. Dobra, wiecie co, pójdźmy od razu na walkę z bossem, a potem się wrócimy po piętrze i poszukamy czegoś fajnego. Bosiek niezbyt fajny, ale jako lost nie jest tragiczny, bo no jak latamy, nie jest w stanie nas przyciągać. Zresztą Boże, jak ja mam damage, on tutaj pada jak... no łatwo pada. Perfection jeszcze dostałem, co ty gadasz, ani razu nie otrzymam obrażeń. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, dobra. HP upa bierzemy, bardzo fajnie, dwa czerwone serduszka są, 3 soul hearty, więc jak na Judasa to naprawdę bym powiedział na wypasie.
Tu jest odbicie lustrzane, ale najpierw oczywiście jeszcze nasz treasure room z trzema itemami. No ja się nie mogę doczekać, to zmiana w losta. Boss challenge rooming, do którego wejść niestety móc nie będę, a szkoda. Ale by się teraz przydał jakiś, nie wiem. Chociaż nawet szarpki, no to nie wiem, bo przecież mam swój item. To są dobre piguły chyba, nie? Nie, wszystkie czerwone serduszka leczą podwójnie. Ja bym to wziął, to jest dobry item i bardzo się cieszę, bo... Chociaż Scapular jest na tym challenge'u daily bardzo dobry. Dlaczego? Scapular, gdy spadamy do połowy serduszka, daje nam Soul Hearta całego. Czyli możemy w nieskończoność grać na Sacrifice Roomie. Bardzo fajna sprawa, można sobie dostać. No na każdym Sacrifice Roomie jesteśmy w stanie dostać wszystko co chcemy. Musimy mieć tylko pół serduszka, żeby rzeczywiście do pół móc się zbić. I co, do sklepu idę? Chyba nie, maszyna wysadzona. Coinów na item nawet na przecenie nie mam. Znajdziek nie potrzebuję, szkoda klucza tam marnować. Secret Roomu tutaj być nie może, tutaj też być nie może Secret Roomu. Tu mógłby być Secret Room, szczerze mówiąc. O, tu po lewo? Tu też być nie może, no właśnie tak coś kojarzyłem. Kurde, dosyć dużo miejsc na Secret Roomy na tym piętrze, szczerze mówiąc. Zamieńmy się w losta, ja pójdę sobie jeszcze po całym piętrze. Ja nie wiem, czy tam jakieś czerwone serduszka nie były ułożone po prostu za... przeszkodami. Jeżeli tak, to teraz będę w stanie bez problemu zgarnąć, już widzę, że dobra, wszystkie czerwone serduszka tutaj sobie po prostu leżały. Jeszcze weźmy od razu to czerwone serce z boss roomu. Ja mam max HP? Ja mam już trzy... A, bo lecą podwójnie, o tak! Ja ci kręcę, ale teraz Demon Begary są super! Jedno czerwone, ja podwójne czerwone serduszko za 4 HP jestem w stanie się wyleczyć, masakra. Dobra, gdzie ja idę? Jaki sklep? Idziemy na piętro, na odbicie lustrzane. Do treasure roomu, do walki z bossem. Chyba nie było jakichś mega trudnych pokoi, bym powiedział. Więc mam nadzieję, że tutaj jako ten lościk powinniśmy sobie dać radę. No ja uwielbiam efekt w ogóle Cricket's Body, bo to jest kolejny item. Nie pamiętam, o którym itemie tak ostatnio mówiłem. Ale pamiętam, że o którymś itemie ostatnio mówiłem, że to jest super item, bo on jest bardzo przydatny na zwykłe pokoje, ale też mega dobry pod tym innym względem na walkę z bossem. No i właśnie taki jest Cricket's Body jak dla mnie. Mega przydatny na zwykłe pokoje przez te pociski rozpadające się. Ale one się tak rozpadają, że no nie ma żadnego problemu, żeby bossowi po prostu wszystkimi tymi pociskami uderzyć. I na walkę z bossem również te obrażenia zwiększa gigantycznie. Jeden z moich ulubionych efektów na pociski bez dwóch zdań. Brakuje mi tylko itemu w postaci Max's Head. Jak graliście w oryginalnego Isaaca, możecie kojarzyć, nie było kiedyś Tami's Head'a. Tami's Head to jest aktywny, on też był. Nie było Cricket's Head'a, tylko był Max's Head właśnie, głowa Maxa. Jak dla mnie miał troszkę fajniejszą grafikę. Jest nawet mod na warsztacie Steam, wiem, który dodaje na nowo głowę Maxa. Jest mod, który zmienia Cricket's Head na głowę Maxa właśnie. One makes it larger. Do przeżycia, szczerze mówiąc. Hitboxów nam to nie zwiększa, więc mogło być gorzej, to na pewno. O, to jest ten jego jedyny atak, którego się trochę bałem, ale no, szybko poszło z nim. Fajny item, HP up, tears up, ten shot speed down trochę boli, jak nigdy ostatnio zwracam uwagę na shot speed. Zdecydowanie trudniej jest trafić przeciwników niektórych, gdy mamy mały shot speed. A tu jest mnóstwo jeszcze czerwonych serduszek, więc jeżeli będę chciał zagrać na Demon Begarze, to ja bez problemu jeszcze będę mógł sobie tutaj mnóstwo zdrowia wyregenerować. No idziemy, zobaczymy co nam da. Demon Begary są o tyle spoko, że jak ja tutaj chodzę na te Angel Roomy, to z Demon Begara jestem w stanie dostać itemy Devil Roomowe bez chodzenia na te Devil Roomy. Dwie strzykawy, eutanazja jest w ogóle świetna. Jak mamy 12 szczęścia, to w ogóle jest genialna. Ale nawet jak to Perfection w końcu stracę, i tak, mega fajny item. Bomby mamy, żeby przejść sobie na minesy. No i lecimy. Ej, Maggie's Bow w połączeniu z... Są dwa itemy tak naprawdę tylko. I wystarczy mieć troszkę czerwonych serduszek, grać na przykład Madzią. Habit i mamy nieskończone ładunki. W sensie, jak zgarniamy właśnie Maggie's Bow, serduszka leczą podwójnie, do tego... Jakiś... Jak on się nazywa? Old Bandage, że przy otrzymywaniu obrażeń dostajemy dodatkowe...
serduszka i mówię, jesteśmy praktycznie nieśmiertelni. Dobra, kamień z X-em wysadzamy. 2 soul hearty dał, co ty gadasz, ale super. No dobra, to ja mogłem ich nie podnosić, szczerze mówiąc, jak ja mam tutaj sacrifice room. Curse Horn, oczywiście, że biorę. Nawet się nie zastanawiam. Nie no, perfection, mówię, ja i tak obrażenia w końcu otrzymam. Perfection to byłoby dobre w momencie, w którym ja bym rzeczywiście miał. Znowu, to jest świetnie mówić znowu na otrzymanie rock bottom. A jak na razie sobie lecimy po piętrze, zobaczymy co tam ciekawego się tu znajdzie. O właśnie, to bo ciebie zapomniałem, że mogę rozwalić za pomocą eutanazji. Dodatkowe znajdźki, super. No teraz do sklepu już wejść możemy, ja nie wiem, nawet czy na poprzednim piętrze nie mogłem wejść. I powiem wam, że no Black Candle jest świetnym itemem, nawet się nie będę zastanawiał. Biorę od razu, nie dość, że brak klątw, to jeszcze spójrzcie teraz na szansę na Angel Room. Jak nie dostanę Angel Roomu przy 81% na Angel Room, to ja się zdenerwuję. Dobra, po tym piętrze, czym prędzej na walkę z bossem. Wejdziemy do Angel Roomu, wysadzę statuę anioła, mam nadzieję, że będą dwie od razu. Super by było. Ale potem na Sacrifice Room i tak możemy się wrócić, więc... No może coś tam jeszcze z tego Sacrifice Roomu uda nam się zgarnąć. Ja liczę na coiny, albo po prostu soul hearty, albo item darmowy z Angel Roomu. Dobra, całe piętro, wracam się jeszcze oczywiście potem, bo... Treasure Room. O Jezu, z tym bossem to ja powiem wam, że nie za bardzo umiem walczyć. Zdecydowanie bym powiedział, że nie umiem walczyć. Aczkolwiek nie trzeba umieć walczyć z bossem, jeżeli masz dobre obrażenia. Speed upik, super. Znowu większy niż standardowy. O Jezu, to jest jeden z najgorszych itemów z Angel Roomu. Nienawidzę go, naprawdę to jest słabe strasznie. No nie wiem, nawet jak się to zgarnie na początku podejścia, to potem, o nie, mogę poprzywołać 12 wispów wokół siebie po 12 pokojach. Niesamowite. Po co to jest w ogóle ten item? No to jest gówno. Dobra, bierzemy Book of Belial. Tak jak mówiłem, idziemy na Sacrifice Roomik. Ja wiem, że stracę soul hearty, trochę zaboli, ale my jesteśmy dzielny pacjent, jak to mówiłem na odcinku 60 Parsecs. Szczerze, bardzo bym nie chciał wziąć tego soul hearta teraz. No i super, jest tak ustawiony, że go będę miał na potem. A co tutaj? Ho, ho! Nawet się nie muszę zastanawiać. Jabłuszko, nie dość, że mały tear zap, to jeszcze pociski żyletkowe. No teraz na perfection to ja bym bił non-stop 4 razy większe obrażenia, bo to wyglądałoby tak. No dobra, nie non-stop, ale prawie, chyba przy koło 16 tearsach byśmy non-stop żyletki pojawiali. Ale mówię, no to perfection i tak stracę w końcu, więc olać już to, lecimy sobie po prostu dalej przez to piętro. I ja nie wiem jaki mod mam, ale któryś z modów mi pozwala tych przeciwników w ten sposób rozwalać. I musi ich bić potem, więc też spoko. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba teraz item albo teleport. Nie? Czekaj. Teleport? Nie? Soul Heart albo item? Wolę item. Okej, okay, cenzer jest w miarę. Troll bomby i uciekanko. I tu już mamy walki z aniołami, więc na walki z aniołami wrócę się po czerwone serduszka, powiem wam. No tak naprawdę po jedno czerwone serduszko, wyleczymy się do czterech. Przywołam pierwszego anioła. Przepraszam, potem zobaczymy co się trafi. Trzy. Soul hearty czy coiny, wrócę się znowu po serduszko i przywołamy drugiego. A nie muszę nawet przywołać drugiego anioła, bo już mam część klucza, no tak. Dobra, no to już w ogóle jest luźno. No, w ogóle niczym się nie muszę przejmować. No i są soul hearty, więc już w ogóle... Dajcie spokój, jaka essa to podejście. A wejdę sobie do Curse Roomu, zobaczymy, może coś ciekawego jest? Nie. Nie ma. Dobra, całe piętro z nami. Lecimy sobie na kolejne. Mańcy dwójeczka, mam nadzieję, że będą, a nie ten aszpit śmierdzący. I powinno być całkiem luźno. Ale w ogóle łatwo mi idzie ostatnio, nie wiem. To zgarnianie tego klucza. Przecież
Często jak szedłem na właśnie walkę z Mega Szatanem, miałem mega problem, żeby ten klucz zgarnąć. Ale powiem wam, że ja przez tyle pierwszych lat grania w Isaaca w ogóle nie używałem Sacrifice Roomów, że to jest aż straszne, naprawdę. Tak, Sacrifice Roomy tak dużo potrafią dać, że to jest niesamowite. I mi tak naprawdę chyba do tych Sacrifice Roomów przekonał Mangi. No bo w komentarzach to się trafiało, ale wiecie, jak jest 100 komentarzy i jest jeden komentarz mówiący o tych Sacrifice Roomach, no to dobra, ktoś lubi Sacrifice Roomy, takie mam podejście do tego, nie? Ale rzeczywiście, jak z Mangim grałem te koopy i coś tam szukaliśmy i mówię, dawaj, idziemy tu, rób to. Mówię, kurde, bez kitu, człowieku, tu jest dosyć dużo do zgarnięcia z tego Sacrifice Roomu, zarąbista sprawa. Dobra, lecimy na kolejny Treasure Room, tutaj oczywiście zanim cokolwiek. Potem ucieczka od walki, potem ucieczka od po prostu matki. Po drugą część noża. Oj, te duszki głupie. Tu coś ciekawego? Dwa itemy aktywne, więc nic ciekawego. Compound Fracture. Bardzo item, którego nie lubię graficznie, aczkolwiek trzeba przyznać, że jest genialny. Teraz to już jest w ogóle masakra, ty. Mamy pociski rozpadające się z Cricket's Body. No i mamy teraz jeszcze pociski rozpadające się z Compound Fracture. Ja już mam lagi. Mi się wydaje, że to nawet będzie już widać na nagraniu, że jak zaczynam strzelać w miejsce, gdzie jest dużo przeszkód, to już mi zaczyna delikatnie przycinać ten Isaac. Masakra, oj. Oj, się dobrze zaczyna. Oj, się dobrze zaczyna. Czy ja będę miał w końcu podejście, na którym zdążę na hasza? Żeby zdążyć na hasza, musiałbym zabić matkę do 35 minuty. No i bardzo chciałbym to zrobić. Dajcie spokój, pójść naraz na... Ale świetnie to zrobiłem. Pójść naraz na... matkę, na hasza, na mega szatana, no a jeszcze potem delirium jakby się trafiło, no... bardziej się tego nie da. HP ja pacjencią wezmę, bo my mamy podwójne leczenie czerwonych serduszek, więc... no, to jest po prostu bezpieczny wybór, mi się wydaje, na tej postaci. A taki damage mamy, że ten boss challenge room jakoś specjalnie dużo czasu raczej nie zajmie. No i dobra, i teraz tak, tutaj będzie raczej walka z bossem. Ja chyba jeszcze nie kliknąłem trzeciego przycisku, co mnie trochę martwi. Albo kliknąłem i sobie nawet z tego sprawy nie zdaję. Chyba był dźwięk, czy nie był? Kurde, nie pamiętam. Dobra, tu mówię, mi się bardziej opłaca ich strzelać do momentu... Nie, tu jest tutaj trzeci przycisk, dobra. I mamy walkę z Gideonem na dodatek, więc trochę syf. Ale Emperor mi tutaj oszczędzi sporo czasu. Użyję Emperora na tym piętrze, żeby może jeszcze zdążyć na... Boss Rush? Bo też do 25 minuty, jakbyśmy jeszcze na Boss Rush zdążyli, to by było Boss Rush, hasz, matka, delirium, mega szatan, to niesamowite by było. Ale no, nie sądzę, damy radę, bo to naprawdę czasowo już jest trochę słabo. Ja lecę po drugą część noża, pauzuję nagranie i widzę się z wami, jak już tutaj ucieknę ze dwu. No i jestem, nawet raz otrzymam obrażenia, ale naprawdę chciałem to zrobić jak najszybciej, tylko jak mogłem. Druga część noża jest, lecimy. O, to nie jest Gideon. To słabo, bo to jest boss, który... Ach, którego trzeba dobrze trafić bombą, a z tym różnie wychodzi niestety. Ale dobra, jakoś poszło. Już może być? Ja mogę iść na Devil Roomy już, drodzy widzowie, i to jest fajne. O, HP upa co piętro będę dostawał, tak? Gdy jesteśmy na jednym serduszku albo mniej, dostajemy na początku nowego piętra Hard Container. Czyli to jest ogólnie bardzo słaby item, ale Empty Hard Container. To nie jest słaby item. Dobra, bierzemy wszystkie itemy stąd. Dawno nie leciałem na Devil Roomy. Itemów z Angel Roomów już mi starczy, Abaddon jest spoko. Biorę to, biorę to, biorę to. No i siema! O Jezu, siema, ta, siema, tutaj najpierw siema, co ja bym odwalił za manianę, jakbym tu nie poszedł. Dobra, lecimy. Boss Challenge Room, jaki Boss Challenge Room? Boss Rush, 25 minut. Czasowo jest to nie do zrobienia praktycznie. Mamy w tym momencie jeden Hard Container, ja go muszę wyleczyć. Będziemy mieli efekt Darkness's Crown. I będziemy mieli jeszcze Tear Delay'a plus 2, jeżeli się nie mylę.
Pokój specjalny jakiś, zobaczmy, co? Nic ciekawego. Ale serduszko wyleczone, więc super. Tier 6,5! Co jest grane? Oj grubo, oj grubo, oj grubo. Przolewam te znajdźki nawet, naprawdę. Bosrasz, bosraszem. Ja zakładam na... Co jest grane? Gdzie tu ktoś jeszcze jest? Na 90% zakładam, że nie zdążę na bosrasz. I nie jest mi z tym przykro. Mimo wszystko nadal tempo zarzucam, żeby zdążyć na walkę z haszem po matce. Tego ominąć już nie chcę. No ale kluczyka oczywiście... Boże, kluczyka. Treasure Room oczywiście też nie ominę. To jest rzecz święta, szczególnie na trzech itemach. Temperance, Empress. Empress może być. Sklepik. Solharcik, super. To też super tak naprawdę, mamski. Lecimy. Kresu mnie nie interesuje. No tutaj nic ciekawego niestety. Devil odwrócony, czyli mamy efekt Biblii. Przydałoby się na walkę z matką, ale... O, sądzę, że naprawdę damage na bossów to nie jest w tym momencie mój kłopot. To jest dosyć fajna znajdźka, którą moglibyśmy użyć w Treasure Roomie. Jeżeli nic ciekawego nie będzie w Treasure Roomie, używam to w Treasure Roomie. Jeżeli nie, to biorę ze sobą. Lovers, nic ciekawego. Nic ciekawego tu nie ma. Soul of Eden. Nadal nic ciekawego tu nie ma. Część planów w Conjoin wezmę i tyle. No i dobrze, bo to False PhD też jakoś mi specjalnie dużo by nie dało. Już olewam Empress, bierzemy Lovers. I mówię, tu trzeba tempo zarzucić. No powiem wam, że jak dobrze pójdzie, to może zdążymy jeszcze na ten boss rush, tylko nie będę miał jak się stamtąd wyteleportować. Więc ta karta Emperor jednak chyba byłaby lepsza ze mną, bo mógłbym jej użyć. Przepraszam za tą mapę, ale tak już patrzę na szybko wszystko. Emperor byłby lepszy, mógłbym go użyć, żeby wyteleportować się z boss rusha. Dobra, całe piętro, lecimy dalej. No i tu szybciutko trafiło się mauzoleum, czyli chyba prostsze piętro, Gehenna była trudniejsza. Nie no dobra, mam 15 sekund, co ja gadam za głupoty w życiu, a tutaj nie zdążę na... boss rush. No. O, naprawdę, powiem wam, że przecież gramy Judasem, mamy fajne statystyki od samego początku gry. Jakie tu trzeba zarzucić tempo, żeby zdążyć na boss rush, to ja nie wiem. Wydaje mi się, że najwięcej czasu traci się idąc po prostu na... alternatywne piętro, na odbicie. Tam jeszcze na tą walkę z bossem. I na tym rzeczywiście mnóstwo czasu się traci. Ale no nie wiem, jakoś tam... Nie jestem przekonany do tego, żeby omijać ten dodatkowy item z walki z bossem tylko po to, żeby potem dostać się na boss rush. Tu nic ciekawego. Tu jest dosyć spora szansa na przemianę w conjoin, szczerze mówiąc. Albo mapę. Mapa też super. Z chęcią wezmę, lecimy sobie dalej. Serduszek nie bierzemy, póki nie wezmę żadnego czerwonego serduszka jeszcze. No to będę miał bardzo fajne tirsy. Coś ciekawego? Monstro Slang przy takich tirsach jest bez sensu. Losowy item Iron Bar. Może być, może być. Malutki damage up, ale jest. Na dodatek. Jak za tą bombą wysadzić tą piątkę? O, no i super. I możemy zmieniać dalej itemy w sklepie, bo mogę dostać przemianę w conjoin tutaj bardzo łatwo. Oj, to serduszko wziąłem przez przypadek. Przemianę w conjoin nie ma, ale... Jest BFF. Bunkrów nie ma. Dobra, lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że będę miał jakąś możliwość stracenia czerwonego serduszka. Uf... Co to było? W ogóle się nie zobaczyłem, człowieku. Jakbym miał jakiegoś Demon Begara albo jakąś maszynę do oddawania krwi, no byłoby świetnie, moglibyśmy oddać sobie zdrowie w tym momencie i bez żadnego kłopotu znowu wbić sobie efekt Darkness's Crown. Tirsy 6,5 piechotą nie chodzą. Co ciekawe, nadal możemy dostać zwykłego Tirzapa i zwiększyć sobie tirsy na 5, a potem na 7 dzięki Dark Prince's Crown. Ja nie wiem nigdy, jak te płomienie działają, ale one praktycznie nigdy mi nie zadają obrażeń, a praktycznie zawsze we mnie wchodzą. To jest
przedziwne, ale spoko, niech se będzie. Wolę mieć więcej zdrowia niż mniej. Coś ciekawego tutaj? Two of Spades, dwa razy większa ilość kluczy, Wheel of Fortune do wysadzenia. No i lover zbiorę ze sobą, lecimy sobie dalej. Tak zawsze byłem ciekawy jednej taktyki, czy ktokolwiek to kiedykolwiek robił. Czyli brał na przykład maszynę do jednorękiego bandytę z Wheel of Fortune do jakiejś walki z bossem i grał na niej za pieniądze, żeby dostać zdrowie na tą walkę z bossem i dzięki temu pokonał bossa. Nie wiem, to jest dla mnie tak absurdalne wykorzystanie tej karty, maszyny i tak dalej się wydaje, żeby na walce z bossem jeszcze pieniądze tam wpłacać. Ale no nie wiem, w Isaacu wszystko jest możliwe i bym się nie zdziwił, jakby ktoś z was tak robił kiedykolwiek. Tutaj oczywiście, że idziemy oddawać zdrówko. Raz i dwa. No i super, tirsy. Prawie 7. Cały piętru. Lecimy, walka z bossem. Walka z matką raczej nie powinna być kłopotem, mimo że to jest ta silniejsza matka. No to spójrzcie na nasz damage, to jest kosmos, co tu się dzieje. Polaroidzik, max HP mamy. Aha. Ale gówno ty. Range up to jest chyba, nie? Tak jest, tego nie biorę. No i lecimy sobie na walkę z serduchem. Nie no, damage mam. No nie z tej ziemi. Damage jest gigantyczny. HP ja panie biorę, nie potrzebuję. Całe pięterko za nami. Lecimy na kolejne piętro. I teraz tak, mamy niecałe 7 minut, żeby przejść przez dwa piętra łącznie z zabiciem Mother. Czy to jest możliwe? Jak najbardziej. Ty, a to nadal mi pojawia HP upy? Ja myślałem, że to pojawia te czerwone serduszka do momentu, w którym będziemy mieli dwa, że jak mamy dwa, to już więcej nie pojawia. A to dalej leci. Średnio mi się to podoba. No nie powiem, nie czuję potrzeby posiadania większej ilości. O, Temperance, super, do zbicia się na HP na jakiejś walce z bossem czy coś, zobaczymy. Nie czuję potrzeby posiadania większej ilości czerwonych serduszek w momencie, w którym mam Dark Mrs. Crown, więc mam nadzieję, że na tym piętrze się trafi po prostu jakiś ludzki Devil Room z ludzkimi itemami, a nie jakieś czerwone skrzynki do dupy. I byśmy sobie mogli tam zgarnąć jakiś item za to czerwone serduszko po prostu. No czasowo mówię, jest naprawdę dobrze, więc można to porozbijać. Jak zdążę na hasza, no to te coiny może się na coś przydadzą. Na pewno się na coś przydadzą, bo nie tylko, że mamy zwykły sklep, to jeszcze mamy sklep dodatkowy. Dobra, walka z bossem. Mam nadzieję, że zostaje damage up na tobie przy przejściu na drugą fazę. A ciekawe, to przerąbane by było, jakby nie zostawał. 15 punktów obrażeń. Nie zostaje, ale skam to jest! Co ty gadasz? No dobra, no, damy radę, damy radę. No ten damage mam naprawdę kosmiczny. W porównaniu do poprzednich podejść to się jakoś tak nie wydaje, nie? A jest kosmos. Black Runa wezmę ze sobą, już tam olać to zmniejszenie obrażeń. Zmniejszenie zdrowia za efekt Dark Mrs. Crowna. Mam nadzieję, że nie dostanę teraz HP upa już. No co jest ty? Przesada to jest. Empty Heart to jest przesada. Tu bardzo mała szansa, że będzie walka z bossem, ale jest, więc pójdźmy może najpierw tutaj bliżej. Raczej mi się wydaje, że góra z prawej strony to będzie miejsce boss roomu. Tak to by wyglądało. No a mówię, Black Rune mamy na zjedzenie itemku słabego, na przykład na walce z haszem. Curse of the Blind mieć nie będziemy, bo kupiłem na chyba w drugim sklepie już. A cię wysadzę. Kupiłem już chyba na drugim sklepie Black Candle, więc pod tym względem super. No mam nadzieję, że i tak tam będzie coś ciekawego. Nie wiem, czy na Treasure Roomach w walce z haszem działa More Options. To mnie ciekawi. Jakby działało, to super by było. Mielibyśmy 3 itemy. No, zarąbiste to by było. Jeden item oczywiście tylko z nich do wyboru, ale no, nie ma problemu, nie przeszkadza mi to jakoś. Dobra, całe piętro za nami, czasowo jest ok.
3 minuty mamy na zabicie matki i zdążymy na hasza jeszcze. O, czemu ja użyłem tego? To powinno być na hasza. Nie, dobra, co ja gadam, to jest na matkę. Ale nienawidzę cenzera. Boże, jak ja nienawidzę cenzera. Już muszę przyznać, że w zwykłych pokojach cenzer jest spoko. Na większości bossów cenzer jest spoko. Ale jak się trafi ten jeden boss, na którym cenzer nie jest spoko, to on jest turbo niespoko. Naprawdę to czuć. Dobra, lecimy. Z prawej. Z lewej. I góra. Odliczanie. Jak za pierwszym razem, Boże, pamiętam jak za pierwszym razem poszedłem na walkę z The Mother. No to dla mnie to była jakaś czarna magia po prostu. Nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Wydawało mi się, że to jest najtrudniejsza walka z bossem w grze. Nadal uważam, że jest ogólnie bardzo trudnym bossem. Szczególnie jak mamy cenzer, to jest nie do uniknięcia. Ale no nie wiem, czy bym powiedział, że to jest najsilniejsza walka w grze już. No i dobra. Mamy pana Huszyka. Lecimy na niego. Potem jeszcze Mega Shuttle. Potem może jeszcze Delirium. Dobrze by było. Czy ty mi przestaniesz dawać te HP upy? Już to za dużo, za dużo. Piggy Bank bez sensu, ale Solharcik jest fajny. Tu nie mam pieniędzy, żeby coś kupić potem, więc wysadzę to raz. Nic ciekawego i nic ciekawego niestety. Więc idziemy kupić po prostu Solharta. A tutaj? Pyromaniak, co ty gadasz? Whis też jest śmieszny. Pociski z dupy? Przy naszych efektach na pociski są ok. No, ja mam tak dużo pocisków, że one lecące nawet za mną będą się tak odbijały, że będą lecieć przede mnie. Damage upik, świetnie. Tu może dwa itemki, mam nadzieję. Oj, podniosłem czerwone serducho i nie mam efektu Dark Princess Crown. No nie. Dobra, już weźmy na maksa, chociaż nie umrę, nie? Aż tak mi nie będzie brakowało tego. Tu podwójne pociski? Ja bym wziął podwójne pociski, no beka, no piromaniaka, no dajcie spokój tam. No Whisa wziął ponad piromaniaka, to ja jestem już psychiczny, naprawdę. Ja nie ogarnąłem w ogóle, że piromaniak daje odporność nie tylko na eksplozję, ale przecież też na ogień. Ja właśnie na ostatnim odcinku, dlaczego te płomienie mnie nie biją? Tymczasem piromaniak pierwszy item w podejściu wzięty. No ciekawe, czemu cię ryfek nie biją. Dobra, bomby wysadzamy, tu powinno wystarczyć. Nie zachowuję żadnych bomb na leczenie na hasza, już bez przesady. Wydaje mi się, że pójdzie naprawdę spoko. Black Rune mogę użyć na Piggy Banku. Aha, ale gówno. Chociaż dobra, luck up na naszych pociskach może być, bo mamy pociski z żyletek i eutanazję. Więc... No tak jak normalnie bym jeden luck up zdenerwował trochę, no to... Tu jeszcze może być, jeszcze może być. Jeszcze będzie czas. Czy coś takiego. A mam ostatnio fazę na WWO. Mam tą jedną płytę ich kupioną w edycji kolekcjonerskiej na winylu przezroczystym. To śmiali się ze mnie wszyscy znajomi w ogóle, jak im mówiłem, że sobie kupiłem płytę, bo nie miałem jeszcze nawet gramofonu. I kupiłem płytę, że chyba 500 ona była, to jest droga. Chociaż teraz jak patrzę inne płyty, jak poszły do góry, to super deal chyba zrobiłem na tej płycie. I miałem ją z dobry rok, zanim sobie kupiłem gramową i tak tylko patrzyłem na nią i kiedyś cię posłucham. No i teraz właśnie słucham, pozdrawiam serdecznie całe WWO, na pewno ktoś... Ktoś mnie tam ogląda, no. Dobra, lecimy z tym haszykiem. Bardzo łatwo idzie, dajcie spokój. Ej, ale w ogóle, naprawdę, mam czasem taką rozkminę, czy ktokolwiek z takich znanych osób, które dla mnie są znane i popularne, wiecie, czy to jakiś raper, czy to jakiś, no nie wiem, aktor, cokolwiek w tym stylu, wiecie o co chodzi. Nie mówię, że jakiś turbo popularny, no nie mówię Taylor Swift, kurde, czy coś, nie? Ale taki z naszego polskiego podwórka. A może ktoś taki właśnie mniej znany, jakiś wiecie, jakiś niszowy, ale którego ja znam i który dla mnie jest popularny, może mnie ogląda? Albo kojarzy? Kiedyś ogląda? Może lubi grać w gry, lubi akurat grać w Isaaca i wie, że jest taki youtuber jak Ryfek i nagrywa sobie daily, jak tuczę matkę w łeb.
Nie wiem, zawsze sobie wyobrażam, że jest ktoś taki, że ktoś mnie tam kojarzy jednak. Dobra, dobra, trzeba tu uważać. Nie, no luźno jest, luźno jest. Ale w ogóle mnie rozwala jak... Albo dobra, nie będę mówił, bo to wyjdę na narcyza. wszystko? Chyba wszystko. Lecimy na katedrę. Tak jest. O co mi o co, co chciałem powiedzieć? Rozwala mnie jak czasem moi znajomi, którzy wiedzą, że jestem youtuberem. Coś tam mi pokazują na YouTubie i mówią, że jestem jakiś super taki duży youtuber i tak dalej, nie? I ta patrzę sobie na ten kanał. I oni wiecie, mówią mi coś. Jezu, jak to trudno to powiedzieć, o co mi chodzi? Kanał jest, przypuśćmy, zakładamy 500 tysięcy subów, nie? No i według moich znajomych to jest jedyna statystyka kanału. I mówią, że to jest gigantyczny kanał i w ogóle, nie? I mówią, ciekawe kiedy ty będziesz takim kanałem. I ja patrzę tam, no tak, wyświetlenia dwa razy mniejsze ode mnie ma ten kanał i tak dalej. No w ogóle na to nie zwracaj uwagi, bo stary, ja ten kanał przebiłem 4 lata temu. O czym, o co chodzi ci w ogóle? A ja rzeczywiście jako kanał mam statystyki bardzo dobre, ale nie mam jakiejś dużej ilości subów. Jak na ilość subów mam genialne statystyki. No i moi znajomi kompletnie tego nie ogarniają i cały czas myślą, że jestem w ogóle jakimś małym kanałem. Niektórzy, co se zarabia tam 1000 zł miesięcznie, jeszcze pewnie dorabia w Maku. No. Większość już moich znajomych wie o tym, jak tam mój kanał wygląda, ale jak ktoś tak usłyszy, wiecie, pierwszy raz od liceum, że ja nadal mam kanał, spojrzy na niego, o, to ja tam pewnie coś tam, jakoś tam idzie, co nie, w tej Polsce. O Boże. Dobra, lecimy sobie na D-Chest, walka z AI. Zaczniemy. No nie powinna sprawić problemu, ja tu tak mam tyle szczęścia, że mógłbym, o, strzelać w lewo, do tyłu i tak naprawdę nadal bym go trafiał. Ale mówię, mamy pociski, które się tak rozbijają dzisiaj, że ja nieważne gdzie trafiam, ja i tak trafiam, nie? Ja jestem na zasadzie tej, jak nie umiesz trafić, strzelaj więcej. To jest po prostu... To nie jest tak, że nie trafiłeś. To za mało strzelałeś. Tak, tak mnie w wojsku uczyli. No bo, ale się śmiesznie ogląda, powiem wam. Kabarety jakieś stare. Ja kocham oglądać właśnie kabarety. Tygodnik Moralnego Niepokoju, który wychodził tam w latach chyba 2004-2005, ten najczęściej oglądam te odcinki z tego okresu, czyli jeszcze przed wejściem Polski do Unii były niektóre... Uoooo! To grubo! Jeszcze przemiana w conjoint! Pada to! Pa, co tu się dzieje? I jeszcze są samonaprowadzające pociski. O mój Boże, dobra, przejdźmy się po piętrze, bo tu może jeszcze coś się trafi śmiesznego. Ogląda się mega zabawnie te rzeczy. Jak one po prostu przewidują przyszłość. Czy właśnie jak było o tym, o tej Unii Europejskiej, jak były jakieś skecze z Kretem, jak to Kreta trzeba chronić, bo jest pod ochroną, a farmer biedny, który nie ma na jedzenie, a mnie kto będzie chronił? A pana, proszę pana, to jest bardzo dużo, a Kret jest tylko jeden, no. Tego typu jakieś skecze. Albo jak się dziwnie słucha tych skeczów. Skeczy? Skeczów chyba, nie wiem. O wojsku, o mój Boże, naprawdę. No mówiłem wam parę odcinków temu, jak to się... jak to ja zawsze słuchałem, jak rodzice moi, w sensie mój tata, albo mój wujek, mój jakiś tam inny wujek, znajomy jakiś tam ich, jak wpadał na wódkę, jak oni zawsze gadali na temat tego wojska, co się robiło, żeby tylko nie pójść do woja. No to tak absurdalnie to teraz brzmi po tylu latach. W którym znieśli pobór? 2004? 2006? Coś koło tego, nie? Ale no, jak znosili ten pobór, to ja miałem jeszcze te z jakieś 8 lat. No to ja całe dzieciństwo, słuchając tych historii, mając 8 lat, mówię, ja za 10 lat pójdę do wojska, ja nie chcę iść do wojska, ja chcę grać na kompie, ja chcę się uczyć, ja chcę iść na studia. A sakra po prostu, naprawdę. Aż mi to jakąś traumę wbijało za dzieciaka, że ja tak po prostu się bałem pójść do wojska, jak słuchałem tych historyjek. Jak oglądało się te kabarety i teraz oczywiście, jak odpalam te kabarety z 2004 roku, to w naprawdę dużej ilości tych kabaretów się przewija ten temat poboru
do wojska. No, prześmiesznie się tego słucha. Uuu, 9 żyć. Mógłbym wziąć i miałbym efekt Dark Princess Crown. Aczkolwiek nie miałbym żadnego zdrowia, więc chyba sobie podaruję. Wolę mieć ciut gorsze tirsy. Jakbym teraz jeszcze dostał Lost Contact, to bym mógł już wyjść. Chociaż jest Black Heart, jak dostanę jeszcze jednego Soul Hearta albo Black Hearta, to biorę 9 żyć. Żebym miał coś jeszcze zdrowia. Ostatni pokój, więc szansa nie za duża, widzowie. Nie wierzę. O, jaki ostatni pokój? Jeszcze są tutaj dwa pokoje. Dobra, dobra, dobra. Nie no, olewam to 9 żyć, mówię, mamy tyle zdrowia, że... Jak mam jeszcze po tym iść na delirium, to... Mówię, te dwa tirsy dużo chyba nie zmieni przy tych pociskach. Nie, też 50% to są lepsze tirsy tak naprawdę. Efekty na bomby, kompletnie bez sensu, glitter bombsy. Tu może secret roomik jest? Nie ma. Tu może secret roomik jest? Nie ma. Tu może secret roomik jest? Nie ma? Nie ma, dobra. Black Heartik, lecimy na... Ty, ale jest temperance. Jakbym dostał jeszcze Loveres. O, to mogłem sobie serducho jeszcze Black Heartowe pojawić dodatkowe. Chyba, że czekaj, może jeszcze dostanę kartę Strength. Hej, Priestess. A tu nogi chyba, nie? Ta, matka nogi próbuje nas uderzyć stopą przez minutę. Ukochana karta Mangiego, ale... Nie moja! Dobra, lecimy sobie po czerwone serducho na max HP. I lecimy na walkę z... No to może być ciekawe, Explosive Diarrhea, bo tu znajdźki, Gup, Super, Emperor. Nic ciekawego. Dobra, lecimy na walkę z Mega Szatanem, powinno pójść naprawdę łatwo. Ej, ja to... O Jezu, dobra, to wszystko zrobiłem, już tak przez chwilę bałem. Czy ja to zrobiłem, Blue Baby? Jakbym nie zrobił Blue Baby i se tak poszedł, po prostu to by się zdenerwował. Nie no, te pociski samonaprowadzające tutaj zrobiły już teraz... Siekę. Siekę, siekę, siekę. Podwójnie rozpadające się pociski. Samonaprowadzające. Ani razu jeszcze nikt nie wystrzelił, przypominam. Zrobiliśmy całą fazę Mega Szatana bez wystrzału żadnego od jakiegokolwiek przeciwnika. Ale dziwniarz. Mówię, najlepszym itemem teraz to byłby Lost Contact. Ja mam tak dużą ilość pocisków, że na Lost Contactsach rozwalałbym każdy pocisk przeciwnika. No nie ma delirium na takim podejściu. Co ty gadasz? Co ty gadasz? No dobra, ale Winstick 4 jest jak na razie bardzo dobry. Ej, fajne to daily na matkę. Potem mamy Blue Baby, a potem mamy Efcie. I Efciem tej matki nie pokonaliśmy, czyli coś do odblokowania będzie. Samson może nawet jeszcze delirium ogarnie. O, zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. A jak na razie, ja wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i się widzimy w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!